Piotra, GKS Tychy i Warte Poznań w tabeli dzielą tylko 2 punkty, więc w Poznaniu nie ma mowy o tym, żeby tyski zespół przegrał. Się wiemy, że Warte Poznań jest dobrym zespołem, który dość nieszczęśliwie ostatnio tracił punkty z Flotą i Zawiszą. No i w siebie jeszcze nie przegrali, także to na pewno będzie ciężki mecz na ciężkim terenie. Właśnie z tego względu, że Warta u siebie jeszcze nie zaznała smaku porażki, to będzie dla Was dodatkowa mobilizacja, żeby przerwać tą pastę. No na pewno to jest jakiś smaczek i myślę, że oni będą za wszelką cenę dążyć do tego, żeby wygrać, ponieważ oni na pewno mają ambitne plany na ten sezon, mimo wszystko, mimo tego miejsca w tabeli i myślę, że jeżeli będą starali się nam za wszelką cenę strzelić bramkę, to będzie też dla nas szansa na jakieś kontry. To wysokie miejsce w tabeli GKS-u Tychy na obecną chwilę jest dla Ciebie zaskoczeniem czy miłą informacją? Znaczy się, wiadomo, że w sparingach traciliśmy sporo bramek, ale już jeśli chodzi o rundę, to uporządkowaliśmy grę w tyłach i myślę, że miejsce, jakie zajmujemy, nie jest przypadkiem, ponieważ gramy dobrze, stwarzamy sobie sytuację, mimo że tych bramek dużo nie strzelamy, to w większości spotkań staramy się prowadzić grę i myślę, że teraz dla nikogo nie jest zaskoczeniem to miejsce. Na koniec, jesteście już przyzwyczajeni do grania w niedzielę o godzinie 12:15 lub 30? No właśnie, no już kilka spotkań gramy o tej godzinie. Nie jest to zbyt przyjemne, ponieważ nie wiadomo, czy zjeść tylko śniadanie, czy jakiś wczesny obiad. I ta pora, no wiadomo, że potrzeba parę godzin po obudzeniu się, żeby dojść do siebie i być w 100% przygotowanym do gry. No ale jeżeli gra się tak od kilku tygodni, no to myślę, że już człowiek zdążył się przyzwyczaić.